Witam, w tej części filmu pokażę, jak prawidłowo skonfigurować bramkę AKGO. Pamiętajcie, aby urządzenie i aplikacja działały prawidłowo, wymagają stałego dostępu do internetu, który do bramki można podłączyć na dwa sposoby. Poprzez Wi-Fi lub przewodową sieć LAN za pomocą złącza Ethernet. Zalecamy korzystać z tego drugiego sposobu oraz internetu stacjonarnego, np. światłowodu lub innej sieci kablowej. Ja korzystam z Ethernetu. Podpinam się i włączam zasilanie. W czasie, kiedy bramka się uruchamia, pokażę Wam, jak zainstalować aplikację na telefonie. Aplikacja dostępna jest zarówno w sklepie Play, jak i App Store. Ja korzystam z telefonu z Androidem, więc pobieram aplikację ze sklepu Play. Wpisujemy nazwę AKGO i pobieramy aplikację. Aplikacja do prawidłowego działania wymaga kilku uprawnień. W niektórych modelach telefonów przyznawanie uprawnień może wyglądać nieco inaczej niż u mnie. Szczegóły znajdziecie w ustawieniach w zakładce Pomoc. Jeśli już posiadacie konto na portalu, wystarczy się zalogować. Dla nowych użytkowników konieczna jest najpierw rejestracja w aplikacji. Zwróćcie uwagę, czy adres mailowy jest wpisany poprawnie. Ponieważ na skrzynkę przyjdzie do Was mail z linkiem, który musicie potwierdzić. Ustawiamy hasło. Zaznaczamy zgody i klikamy dalej. Jak widzieliście, żeby przejść dalej, muszę potwierdzić maila. Wracamy do aplikacji, aby kontynuować konfigurację bramki. Aby przypisać bramkę do konta, upewnijmy się, czy jest w pełni uruchomiona, czyli lewa i prawa dioda świecą ciągle, a środkowa mruga. Pamiętajcie, że w przypadku podłączenia bramki poprzez Wi-Fi, prawa dioda będzie mrugać szybko, a pozostałe wyglądały tak, jak przed chwilą pokazałem. Ponownie wracamy do aplikacji, aby rozpocząć etap dodawania bramki. Zanim zaczniemy, upewnijmy się, czy bramka jest podłączona do tej samej sieci, co telefon. Klikam plus. Klikam zezwolenie na dostęp do lokalizacji urządzenia, czyli dostęp do sieci Wi-Fi. Aplikacja wyszukuje urządzenie. Klikam znalezioną bramkę i trwa jej konfigurowanie. Jeśli podpinacie bramkę po Wi-Fi, wybierzcie Waszą sieć i podajcie do niej hasło. W tym przypadku, jeśli korzystacie z systemu Android, musicie wyłączyć transfer danych komórkowych. U mnie dodawanie jest już zakończone. Klikamy Przejdź do moich urządzeń i wracamy do głównego ekranu aplikacji. Widzę, że moje urządzenie jest już poprawnie dodane. Jego status jest zielony, a trzy diody na bramce świecą na stałe. Od teraz mogę odbierać już połączenie. Sprawdźmy. Pełen sukces. Jak widzieliście, moja bramka jest w wersji audio, ale ja chciałbym mieć wersję wideo z podglądem obrazu. I teraz pokażę Wam, jak łatwo i szybko ją aktywować. Zaczynamy od zalogowania się na portal akogo.pl, tymi samymi danymi, którymi logowaliśmy się do aplikacji. Przechodzimy do zakładki usługi. Odszukujemy licencję Video Single. Klikamy Kup. Teraz wybieramy naszą bramkę i dodajemy do koszyka. Przechodzimy do płatności. Upewniamy się, czy wszystkie dane są poprawne. Klikamy Dalej.
widzimy podsumowanie, akceptujemy regulamin i wybieramy zapłać. Jesteśmy na stronie operatora płatności, wybieracie metodę płatności i to wszystko. Tak samo łatwo i szybko zmieniamy wersję single na multi, czyli wielomieszkaniową, obsługującą aż do 64 mieszkań w klatce. Ale o tym opowiem w kolejnym odcinku.